Cześć, z tej strony Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was taki film ciekawostkowy mianowicie wszystko co musicie wiedzieć zanim zakupicie grzybki w tej gierce, opowiem wam o wszystkich promocjach jakie mamy opowiem wam o wszystkich paczkach specjalnych jakie również możecie zakupić, no i ogólnie postaram się wszystko wytłumaczyć no ale oczywiście decyzja należy do was, czy będziecie chcieli wydać pieniążki na tą gierkę, czy nie będziecie chcieli tych pieniążków wydawać, to już wszystko zależy od was, decyzja należy do was, ja postaram się wam tylko wszystko co muszę wyjść. Wyjaśnić, no a Wy sobie sami potem zdecydujecie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie to kciuka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitch'a. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jeżeli coś będzie niejasne, jeżeli coś źle powiedziałem, to dopytujcie ja chętnie w komentarzach wszystko wyjaśnię, jeżeli będą jakieś wątpliwości. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać przede wszystkim jakie mamy promocje w tej gierce, dlatego że promocje mamy za co miesiąc, tak naprawdę, więc dość regularnie. No i pierwszą taką najbardziej popularną promocją jest promocja 20%. Ogólnie promocje w tej gierce polegają na tym, że po prostu za tą samą cenę mamy 20% więcej grzybków, jak na przykład w tej promocji co miesięcznej. No ale są jeszcze promocje 25% i są promocje 33%, do czego zaraz przejdę. Więc, tak jak mówię, generalnie te procenty to chodzi o to, że nie jest po prostu 20% taniej, tylko dostajemy 20% więcej grzybków, więc tutaj jak sobie wejdziemy w naszego handlarza grzybami no to mamy ten ostatni pakiet załóżmy on teraz bez promocji daje nam 3000 grzybów no a podczas tej promocji 20% daje nam 3600 grzybów kiedy ta promocja jest? Ta promocja jest zazwyczaj w ostatni pełny weekend miesiąca, czyli jak zbliża się już końcówka miesiąca jak mamy ten weekend to zazwyczaj wtedy możemy oczekiwać właśnie promocji na grzybki. Ta promocja jest aktywna oczywiście od piątku do niedzieli są wyjątki, wiadomo, tak jak teraz był ten y, dzień pracy, to święto pracy, no i teraz ta promocja trwa dłużej. Y, natomiast na stronce homek.syfigame.net y, ta promocja jest aktywna już dzień wcześniej, y, czyli po prostu na tej stronce już od czwartku do niedzieli y, tą promocję 20% będziemy mieć. Natomiast co do stronki, to po, y, poświęcę jej osobny rozdział, y, bo myślę, że warto, bo troszkę tam rzeczy warto dopowiedzieć. Dobrze, kolejną promocją, jaką mamy. To jest promocja 25%. Promocja 25% jest zazwyczaj dwa razy do roku, przynajmniej tak do tej pory było, dlatego że to się bardzo często zmienia, bardzo dynamicznie zmienia. Kiedyś w ogóle takiej promocji nie było, ale teraz ją wprowadzili. No i promocja 25% jest podczas zimowej albo letniej wyprzedaży. Kiedy są te wyprzedaże? Zimowa jest zazwyczaj jakoś pod koniec zimy, na przykład w tym roku była w marcu, rok temu chyba była w lutym, więc generalnie jakoś w tych miesiącach można powiedzieć, natomiast letnia, wiadomo, jakoś tam lipiec, sierpień, no i wtedy mamy 25% więcej grzybków, po pierwsze. A po drugie, mamy również specjalne paczki, bo jak mamy tą promocję 20%, tą co miesiąc można powiedzieć, no to tam mamy po prostu tylko więcej grzybków za tą samą kwotę. Natomiast w promocji tej 25%, czyli tak zwana letnia wyprzedaż, zimowa wyprzedaż, dwa razy do roku w sumie to jest tylko, mamy tak jak wspomniałem, specjalne paczki oprócz tej promocji 25%, no i te paczki zawierają jakieś tam y, potrzebne nam y, powiedzmy, no jakieś surowce, może, może jakieś klepsydry, no generalnie takie rzeczy, które na co dzień w grze nam się przydadzą. Y, są to właśnie, tak jak mówię, klepsydry bardzo często, jest to często metal, jest to często kryształ, y, jakiś tam gryfosmog może na 4 tygodnie też się w takiej paczce znajdzie, jakieś tam szczęśliwe monetki tutaj do kręcenia kółkiem, y, więc ogólnie takie można powiedzieć dość przydatne rzeczy. Mamy też dusze chyba, raz na jakiś czas tam wrzucają, y, Mamy drewno, mamy kamień, no coś, coś takiego. Ogólnie te paczki, jeżeli chodzi o zimową i letnią wyprzedaż, co roku można powiedzieć, że się zmieniają. No i ja zazwyczaj, jak taka zimowa wyprzedaż albo letnia się zbliża, to robię film i pokazuję Wam, jakie w tym roku będziemy mieli paczki do kupienia. No ale to jest kolejna promocja, no i to jest ogólnie 25% więcej grzybków. No i mamy jeszcze raz na rok promocję która no, jest dość duża dlatego, że to jest 33% no i ona jest tylko na czarny piątek jak się zbliża tam jakieś okolice czarnego piątku właśnie to możemy się spodziewać, że będziemy mieli promocję 33% no i to jest największa promocja w roku jak ktoś sobie robi naprawdę duże zapasy grzybów, że tak powiem to najlepiej jest kupać właśnie na tej promocji bo najwięcej grzybków za tą samą cenę będziemy mieli to pierwsza sprawa no a druga sprawa wiadomo kolejna taka promocja będzie dopiero za rok więc znam osoby, które sobie kupują na przykład, nie wiem, 20 tysięcy grzybów w tą promocję, no i przez cały rok sobie ich używają, i dopiero za rok na, kolejnym, na kolejnej promocji, tej czarnopiątkowej, że tak powiem, z okazji Black Friday, kupują znowu grzyby. No nie, no to jest raczej najbardziej opłacalne, bo wtedy dostajemy najwięcej grzybków za tą samą cenę. No i wiadomo, no to już zależy od Was, jak tam uważacie. Natomiast najlepiej opłaca się właśnie raz do roku sobie kupić na tej promocji najlepszej, czarnopiątkowej. No i mieć przez cały rok spokój. Tak to ogólnie wygląda tak sporo osób robi. no Ale wiadomo, nie każdy sobie może pozwolić, żeby na raz wydać tam więcej pieniążków. Rozbijają sobie ludzie często, na przykład właśnie co miesiąc kupują ten największy pakiet i też jest OK. Na tej promocji 20%, więc to już zależy od człowieka. Odnośnie tej promocji. Czarnopiątkowej, że tak powiem, z okazji Black Friday, to oprócz tego 33% również mamy specjalne paczki, również te specjalne paczki są dostępne. Zazwyczaj działa to tak w ogóle z tymi specjalnymi paczkami, że musimy kupić poprzednią, żeby kupić kolejną, czyli po prostu lecimy po kolei. No i zazwyczaj jest tak, że po prostu kupujemy jakąś tam, ile tu w ogóle teraz jest najtaniej, 20 zł, powiedzmy 20 zł, najtańsza paczka. Potem na przykład mamy paczkę za 100 zł, bo tu są inne ceny, ale to do tego przejdę, jak będzie. Będzie ten rozdział o tym sklepie internetowym. Potem mamy na przykład paczkę, właśnie za stówkę, no i potem paczkę za cztery stówki, nie? No i musimy po kolei to kupować, żeby tą ostatnią paczkę sobie odblokować. Zazwyczaj tak to działa, więc no, wszystkie paczki trzeba lecieć po kolei, niestety. Do tej pory tak było, no i myślę, że teraz również w tym roku, że tak powiem, nic się nie zmieni, jeżeli o to chodzi. Zresztą, zresztą zimową wyprzedaż już mieliśmy, no i chyba z tego co pamiętam, nic się nie zmieniło. Trzeba było po kolei lecieć te paczki. No, ale paczki są zazwyczaj opłacalne, tutaj jeszcze, tak powiedzmy podsumowując, dlatego że wiadomo, raz, że z takich paczek dostajemy więcej grzybów niż normalnie byśmy kupili bez żadnej paczki, no to jeszcze dostajemy jakieś klepsydry, właśnie jakieś szczęśliwe monety, jakieś tam surowce do kowala. Więc ogólnie lepiej kupić taką paczkę specjalną, aniżeli zwykłą paczkę z samymi grzybami. To jest jakby logiczne, no ale myślę, że również warto o tym wspomnieć. Dobrze! No, i tyle, takie mamy promocje, więc mamy 20% co miesiąc, mamy 25% dwa razy do roku, no i mamy 33% raz na rok. 20% to jest po prostu 20% więcej grzybków za tą samą cenę. Natomiast przy okazji tej zimowej i letniej wyprzedaży, 25% i tej wyprzedaży, 33% czarnopiątkowej, mamy oprócz tej promocji no większej ilości grzybów, po prostu mamy również specjalne paczki do kupienia. No i dobra, i tyle, jeżeli chodzi o promocje, i teraz muszę przejść do tego, co to jest strona Shake'sa, ta oficjalna, o której ja bardzo często mówię. Poświęcę jej cały rozdział, bo myślę, że warto. To jest po prostu sklep internetowy Shake'sa, na którym możemy kupić grzyby. Macie banerek od pewnego czasu na wszystkich moich filmach. Ta strona działa jakoś od końca lutego, jak dobrze pamiętam. No i co tam można robić? Na tej stronce, jak sobie wejdziecie, adres to jest home.syfigame.net. można kupować grzyby. Grzyby można kupować w mniejszych cenach, po prostu taniej. Aniżeli w jakichś aplikacjach. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj na przykład na Steamie za najdroższy pakiet grzybów mamy. 500 zł, więc no to jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast na tej stronie oficjalnej Shake'sa, bo też mnie dużo osób pyta, czy to jest na pewno bezpieczne, czy to jest legitne, skąd jest ta strona, kto to zrobił, to jest oficjalna strona twórców tej gry. Oficjal... no Ja bym nie promował jakiejś, nie wiem, dziwnej strony, no znacie mnie raczej, więc nie wspominałbym o czymś takim, jeżeli to była stronka jakiegoś tam innego autora, że tak powiem, no nie, no to po prostu by było dziwne, tu nawet się myślę nie muszę tłumaczyć, to jest oficjalna strona, którą założyli twórcy tej gry, no i tam ceny są przed podwyżką. Ostatnio mieliśmy podwyżkę cen grzybów, przede wszystkim w aplikacjach. No i jak widzicie, na takim Steamie to wszystko jest o wiele droższe. No a ostatni pakiet, czy ten najdroższy, powiedzmy ten, który można powiedzieć najbardziej się obaca kupować, bo mamy najwięcej grzybów w przeliczeniu na tam kwotę, jaką musimy zapłacić, on również podrożał i to podrożał aż o 100 zł, więc tutaj kosztuje 500 zł na aplikacjach, tam na telefonach również chyba. 500 zł, natomiast na tej stronie home.syfygame.net ceny są w dalszym ciągu przed podwyżką, dlatego na moim banerku widzicie, że są tam tańsze grzyby, bo po prostu te grzyby są w starych cenach przed podwyżką, no i tyle, nie? Nie muszę, myślę, tam nic więcej dodawać. Jeżeli chodzi o jakieś pakiety specjalne, na tej stronie to jeżeli mamy taki pakiet tylko dostępny tutaj na naszym koncie w Gierce, to logując się na tą stronę również ten pakiet będziemy mieli dostępny. Więc z tym problemu nie ma, można oczywiście kupić i wszystko śmiga tak jak powinno. Jak się na tą stronę zalogować, jakich danych, że tak powiem, użyć? Wchodzimy sobie tutaj w lewym dolnym rogu w ustawienia naszego konta, w ustawienia gry, opcje i klikamy zakładkę konto. Jak klikniemy tą zakładkę konto, to nam się pojawi takie ID postaci. Ja tego nie będę pokazywał, z oczywistych względów. Natomiast jak wy sobie tutaj kliknięcie, skopiujecie albo przepiszecie ID postaci, wklejcie na tą stronę home.syfigame.net, to się tam zalogujecie i będziecie mogli z, z poziomu tej strony doładowywać po prostu grzybki. Więc tym bardziej, jak mamy coś co jest normalnie w gierce i jest powiązane z tą stroną, no to strona oczywiście bez dwóch zdań musi należeć do twórców gry. Wiadomo jak to wygląda. Tu jeszcze jakby ktoś miał wątpliwości. No i teraz tak mówię, wszystkie pakiety można, które mamy dostępne na koncie można również tam kupić jak mamy jakieś pakiety specjalne to również one są tam dostępne ceny są przed podwyżką ceny są po prostu mniejsze niż w aplikacjach możemy na tej stronce kupić również pakiety z klepsydrami to też jest nowość że tak powiem kiedyś tego nie było natomiast jak sobie tutaj odpalimy cyk o dokładnie mam tu dla was przygotowanego screena to można również na tej stronce same klepsydry kupić oprócz tych paczek z grzybkami paczki oczywiście z grzybkami są takie same przynajmniej na razie jak w gierce no ale w gierce klepsydr nie kupimy a na tej stronie już możemy najdroższy pakiecik tych klepsydr kosztuje 4 dyszki no i za to mamy 1000 klepsydr nie ogólnie wiadomo potem jak przejdziemy do tych paczek specjalnych i tak dalej to jednak no te klepsydry już Mniej atrakcyjne, bo i tak z tych paczek specjalnych je dostajemy, ale na start jakiegoś serwera, ja na przykład teraz, jak będę na EU5 leciał, to myślę, że sobie taki pakiecik za 4 dyszki klepsydr zakupię, bo zanim dojdę do pakietu pod ziemi, no to troszeczkę minie, a nie będę się musiał szczypać z nieużywaniem tych klepsydr. Wiadomo, jak to wygląda, więc myślę, że na starty serwerów spoko, ale potem, no to już tak, no co niektórzy korzystają, widziałem, ale nie cieszy się to jakąś dużą popularnością. Tak czy inaczej, takie pakiety na tej stronce również można kupić, no i na tej stronie promocja na grzybki zaczyna się dzień wcześniej. To też jest pewna zmiana, którą wprowadzili niedawno, dlatego, że tak jak już wam powiedziałem, promocje startują zazwyczaj od piątku do niedzieli, natomiast na tej stronie już mamy dzień wcześniej, czyli od czwartku do niedzieli taką promocję. Możemy sobie na tej stronce uświadczyć, możemy zobaczyć, że tak powiem. Co do samego wyglądu tej strony, jak tam się logować i tak dalej, to już naprawdę nagrywałem mnóstwo filmów. Nie ma tam nic skomplikowanego. A jeżeli będziecie mieli jakiś problem, to piszcie do mnie na Discorda, piszcie do mnie gdzie tam chcecie, na Instagramie, na mailu i wszystko wam wytłumaczę. Co jeszcze do tej stronki, to od momentu wejścia tej strony na tak, jakby no po prostu do życia, do tej gierki, powstało coś takiego jak program twórców. Program wspierania twórców no i każdy zakup jaki robicie za pośrednictwem tej strony możecie sobie tam rozwinąć pole kod twórcy bodajże, no, i jak wpiszecie mój nickname Neutral, tak jak zresztą macie na banerku to część z tego co zapłacicie za te klepsydry, za te pakiety, za grzyby, generalnie za wszystko na tej stronie idzie do mnie. Myślałem, że nie mogę wam mówić, jaka to jest część, ale okazało się, że ta informacja jest normalnie publicznie dostępna na stronie Playa Games, więc ja mogę już oficjalnie powiedzieć, że za każdy zakup dostaje 5% 5% z tego co Wy zapłacicie, idzie bezpośrednio do mnie. Oczywiście jak komuś tam wiadomo, może jakieś moje poradniki pomogły, może po prostu lubią mnie oglądać, może jakoś tam moje filmy umilają czas no to będę wdzięczny jak będziecie z tej strony korzystać no i będziecie tego kodziku twórcy używać, bo jest mi bardzo miło. Z tego powodu, a oczywiście, też w ramach jakiejś tam odwdzięczenia się, że tak powiem, czy coś takiego, ja odkąd ta stronka wyszła, robię co miesiąc konkursy. I po prostu, jak mi tam wysyłacie screeny, jak używacie mojego kodu albo coś takiego, to ja Was tam biorę pod uwagę w tych konkursach. I zresztą to ogłaszam co miesiąc. Kto regularnie śledzi kanał, ten wie o czym mówię. Już tutaj się nie będę rozwodził. Więc tyle, tyle, jeżeli chodzi o tą stronę. Ja ją dlatego tak można powiedzieć, promuję, tak Wam często o niej mówię. bo po prostu jest to fajne wsparcie dla mnie bezpośrednio i wszystkim, którzy używają Kodziku, dziękuję i którzy po prostu z tej stronki korzystają. Jak wejdziecie sobie na mojego Discorda, wejdziecie na kanał Kodzik Twórcy, no to tam tych screenów już w tym momencie jest nie wiem, ze 300 albo i więcej, gdzie ludzie pokazują, jak używają kodu, jak kupują na tej stronie i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobra, co do strony, chyba wszystko powiedziałem, co musicie wiedzieć. No i teraz przejdźmy sobie do. Paczek specjalnych, dlatego że jest coś takiego jak paczki specjalne, i na nowych kontach można je kupić raz na konto po prostu raz na konto. Taką paczuszkę można kupić na każdym koncie nowym. One są dostępne oczywiście. Zaraz przejdziemy do tego, od którego levela są dostępne, ile kosztują i tak dalej. Natomiast mówię, każde nowe konto na nowym serwerze, jak startujecie, to macie możliwość zakupu właśnie takich paczek specjalnych. Można je kupić raz na konto. Jak kupicie, to ona już znika, już się więcej. Nie pojawi, no ale to nie jest zależne od żadnej promocji ani nic takiego, bo te paczki po prostu macie. No i przejdźmy sobie teraz do screenów. Ja wam tutaj będę pokazywał wszystkie te paczki po kolei. Natomiast jak promocje działają na te paczki? Promocje na te paczki działają tak, że jest brana pod uwagę do promocji tylko bazowa wartość grzybów. Czyli załóżmy, jeżeli mamy tutaj paczkę za 100 euro, zaraz sobie taką znajdziemy. Na szybko. Dokładnie, tutaj mamy paczkę za 100 euro. No i zobaczcie, ta paczka Pro Pro Pack, bo to się tak nazywa, kosztuje 100 euro, daje nam 3250 grzybów zamiast 3000 za tą cenę. Natomiast, jak będzie promocja na grzybki, to będziemy mieli 3850 grzybów. Co to oznacza? Oznacza to, że te 20%, które mamy co miesiąc, działa tylko na bazową wartość grzyba, czyli na 3000, co nam w sumie daje 3600, no i jeszcze 250 grzybków ekstra tej specjalnej paczki łącznie daje nam 3850 grzyba więc tak na te paczki działają promocje mam nadzieję, że powiedziałem to w miarę zrozumiale no i dobrze, lecimy. Pierwsza paczka, paczka startowa, jak widzicie kosztuje 20 zł w przeliczeniu na nasze będę wam mówił oczywiście ceny z tej stronki, Home, Syfy, Gamy, Net, żeby nie było kosztuje dwie dyszki no i co mamy? Mamy tutaj łącznie 150 grzybków, mamy 1000 golda, mamy nieśmiertelkę i mamy gryfosmoka na 4 tygodnie i można tą paczkę kupić tylko do 20 levela, to jest bardzo fajny boost, to jest sporo grzybów, to jest wierzchowiec na cały miesiąc, to jest 1000 golda, który możemy od razu wrzucić w ulepszenia gildyjne, więc ogólnie ta paczka tania, ale bardzo pomocna od siebie, każdemu ją polecam jak ktoś startuje na nowych serwerkach, no bo daje bardzo dużego boosta na sam początek, no i oczywiście nie kosztuje jakoś bardzo, bardzo dużo. Pamiętajcie, że można je używać tylko do 20 levela, więc jak już będziecie mieli 21 to niestety tej paczki nie kupicie. Kolejna paczka to jest paczka twierdzy tak zwana. Tutaj łącznie mamy 300 grzybków, ona kosztuje w ogóle 4 dyszki. Łącznie mamy 300 grzybków, mamy oprócz tego 100 tysięcy drewna, mamy 50 tysięcy kamienia, mamy paczkę z ekspem, no i ta paczka jest do Dostępna do kupienia tylko do poziomu setnego, więc pamiętajcie o tym, ona pojawia się do kupienia, jak odblokujecie twierdzę, czyli jak wbijecie poziom 25, jak postawicie twierdzę na pierwszy poziom, to wtedy ta paczuszka zacznie wam się, yy, pokaże wam się po prostu tutaj w tych paczkach grzybowych, że tak powiem. O, tu wam zaraz pokażę tutaj na samej górze będziecie ją mieli no i ona już będzie do kupienia również na tej stronce home.syfy.gamy.net również bardzo fajna paczka bardzo fajnie można sobie twierdzę od razu rozbudować więc też bardzo ale to bardzo polecam szczerze mówiąc no i tak jak wspomniałem ona kosztuje 4 dyszki w ogóle jeżeli chodzi jeszcze o ten, tą paczkę z expem to ona daje nam pełen level bo to też mnie dużo osób pyta na przykład mamy 25 level i pół kupujemy tą paczkę będziemy mieli 26,5. Jak kupimy ją na 50 levelu i 3,4 to będziemy mieć 51 level i 3,4. Więc ona daje po prostu jeden pełny level. To też jest bardzo, bardzo myślę istotne. Dalej mamy tak zwany Pro Pack i to jest można powiedzieć pakiet podziemi. On kosztuje 100 zł. No i jak widzimy tutaj mamy 250 grzybków ekstra, łącznie 750. Oczywiście to są wartości bez tej promocji 20%, żeby była jasność. Mamy 100 tysięcy dusz, mamy 50 Tysięcy kryształów do Kowala i mamy tysiąc klepsydr, więc jak widzicie już od tej paczki zaczynają nam się pojawiać klepsydry no i tak to po prostu wygląda jeżeli chodzi o tą paczuszkę to ona jest dostępna dopiero w momencie odblokowania podziemia, więc no mówię ten początek, te pierwsze kilka dni musimy niestety sobie radzić bez klepsydry, no bo jednak troszkę zajmuje żeby to podziemie zdobyć, więc mówię, tutaj jeżeli o tą paczkę chodzi odblokowujemy podziemie jak nie wiecie jak to zrobić to zapraszam do poradnika do podziemia, już się tu nie będę rozwodził i po prostu tą paczkę macie do kupienia, więc to jest po prostu kolejna paczka. Kolejną paczkę mamy od poziomu 150. Zwróćcie uwagę, tutaj mieliśmy od pierwszego poziomu, potem mieliśmy od momentu odblokowania twierdzy do poziomu setnego. Tutaj mieliśmy. Od momentu odlokowania podziemia tu nie było żadnego wymogu levelowego. no i tą kolejną mamy od poziomu 150, ona kosztuje dwie stówki już no i jak widzimy łącznie mamy 1500 grzybków, mamy 1500 yy, tutaj klepsydr, mamy 150 tysięcy dusz i mamy 75 tysięcy kryształu, więc to jest można powiedzieć taka kontynuacja tej paczki do podziemi bo jednak te dusze i w tej paczce poprzedniej, i w tej kolejnej są bardzo, ale to bardzo ważne, bo fajnie można również to podziemie zbustować. Od samego początku, i nie musimy się za bardzo tam szczypać, jeżeli chodzi o jakieś dusze. Tak samo ta paczka twierdzy też nie musimy się za bardzo szczypać, bo fajnie ten początek twierdzy nam idzie. No, ogólnie, jak ktoś startuje na nowych serwerach albo ogląda jakieś starty, to wie jak to wszystko wygląda. No i teraz zwróćcie uwagę: ten drugi, ta druga paczka była dostępna tylko do poziomu setnego, natomiast ta trzecia już nie miała takiego dopisku. Co to oznacza? Oznacza to, że dopóki jej nie kupimy, to nie pokaże się kolejna. Od paczki numer 3 już właśnie tak to działa, że Musimy tą paczkę kupić i dopiero pokazuje nam się kolejna. Jak wbijemy poziom 150, to nie oznacza, że ta paczka nam zniknie, a pojawi się ta, tylko jak tą paczkę sobie wykupimy, tą paczkę pod ziemi, to dopiero pokazuje nam się ta. Więc no to jest fajne, to jest nie forsujące nas, żeby od razu te paczki po kolei kupować. Możemy sobie poczekać na promocję, możemy sobie, wiecie, yy, poczekać aż tam będziemy mieli jakąś wolną gotówkę czy coś takiego. No wiadomo, różne są sytuacje i dopiero taką paczkę kupić. I dopiero nam się wtedy pokaże kolejna. Więc to jest bardzo fajne. Tu już nie mamy jakiegoś levela maksymalnego. Tu po prostu, żeby nam się pokazała od tej paczki trzeciej do już powiedzmy końca kolejna paczka, musimy kupić tą poprzednią. Mam nadzieję, że nie zamotałem, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Więc dobrze, kolejna paczka, tak jak powiedziałem, wymóg, może będę to tak mówił. Wymóg tej paczki to jest poziom 150 i wykupiona ta paczka Pro, czyli tak zwana paczka podziemi. No i tutaj mamy łącznie 1500 grzybków, tak jak powiedziałem. Mamy 1500 klepsydr, mamy 150 tysięcy dusz i mamy 75 tysięcy kryształu. Ona kosztuje dwie stówki. Lecimy dalej teraz mamy paczkę Pro Pro Pack no i ta już kosztuje 4 stówki tutaj mamy łącznie 3250 grzybków mamy 2500 klepsydr mamy 200 tysięcy dusz i mamy 100 tysięcy kryształu wymóg żeby tą paczkę odlokować to poziom 200 i wykupiona ta paczka poprzednia mam nadzieję że rozumiecie na jakiej zasadzie to działa lecimy dalej teraz mamy paczkę Pro Plus Pack no i ona kosztuje znowu 2 stówki mamy tutaj 1500 klepsydr mamy 500 szczęśliwych monet więc to nowość te szczęśliwe monety w ogóle liczą się do osiągnięcia w klaserze, to też druga sprawa. No i mamy 100 tysięcy kryształu do kowala. Tak ta paczka wygląda, no i oczywiście wymóg, żeby ona nam się odblokowała, to jest 250 level. No i wykupiona ta poprzednia paczka Pro Pro Pack. W ogóle te nazwy to są dość ciekawe, no ale jest jak jest niestety. No i potem mamy ostatnią paczkę, Triple Pro Pack. Ona jest dostępna od poziomu 300, no i żeby nam się pojawiła musimy mieć również wykupioną poprzednią. To już jest ostatnia paczka, którą mamy tak jakby na swoje konto, taka paczka indywidualna, że tak powiem no i jak widzicie ona kosztuje po raz kolejny 400. mamy tutaj łącznie 3250 grzybków mamy 2500 klepsydr mamy 1000 szczęśliwych monet, które się oczywiście liczą do osiągnięcia w klaserze i mamy 150 tysięcy kryształu no i tyle, tyle to jest ostatnia paczka, tutaj już mam te klepsydry dla Was przygotowane, więc to jest ostatnia indywidualna paczka na nasze konto, te paczki można kupować na każdym koncie, natomiast można kupać tylko raz na konto, przypominam więc no mówię, pakiet startowy tylko raz, już nie będzie można drugi raz go kupić. Potem pakiet twierdzy raz, pakiet podziemia raz, potem ten od 150. levela raz, no i tak dalej i tak dalej, nie? Może kupać każdy, każdy gracz, ale tylko jednokrotnie na swoje konto. Paczki są dość mocno przemyślane, dość, że tak powiem, ciężko się gra bez kupowania ich, dlatego że wiadomo, jak ktoś kupi pakiet tą, tą paczkę twierdzy, no to ma od razu fajnie twierdzę rozwiniętą już od samego startu. Jak ktoś kupi paczkę pod ziemi, no to ma znowu podziemie fajnie rozwinięte od samego startu. Dostajemy więcej grzybków w tej paczce, no więc to też się opłaca. Jak ktoś planuje i tak te grzyby kupować na przykład na grę eco, no to lepiej sobie taką paczkę kupić niż zwykły pakiet. No więc mówię, no paczki są generalnie dość dobrze przemyślane, żeby warto je było kupować. No i tyle, wydaje mi się, że tyle. Wszystko co sobie tutaj zanotowałem, wszystko co sobie zapisałem. To wam powiedziałem. Ślicznie Wam dziękuję za uwagę, ślicznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, albo coś takiego, to piszcie w komentarzach chętnie odpowiem. Subskrybujcie dzwonem, kciuka w górę zostawiajcie. Wbijajcie na Discorda na Instagrama i na Twitch'a. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i dzięki ślicznie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!